Na wszystkie kluby, które patrzyłam, z moim agentem rozmawiałam i właśnie znaleźliśmy ten Śląsk Wrocław i stwierdziliśmy, że to będzie najlepszy wybór, jeśli chodzi o właśnie mój rozwój i jeśli chodzi też o granie, bo moim zdaniem właśnie mam szansę tutaj grać i głównie przygotować się do Mistrzostw Europy z U19. Moje cele są takie, żeby zagrać w jak najwięcej meczach po 90 minut, jeśli to będzie możliwe i właśnie rozegrać jak najwięcej minut w tej części sezonu. Zaczęło się ogólnie tak, że na boisku zaczęłam grać z chłopakami i też w szkole, po czym zaczęłam zachęcać dziewczyny do grania i wyszło tak, że zaczęliśmy już jako cała klasa grać, po czym moja nauczycielka w podstawówce dostała zaproszenie, że do klubu takiego Essex County, gdzie selekcjonowali dziewczyny do swojej drużyny i mnie tam zaprosiła na testy. Pojechałam na testy i od wtedy się właśnie zaczęła moja przygoda z piłką kobiecą. Grałam raz w tygodniu i raz mecz w tygodniu i tak się zaczęło, bo jeszcze grałam z chłopakami wtedy, po czym po roku grania tam dostałam propozycje z klubów Millwall, Chelsea, Brighton i Arsenalu na testy, po czym wybrałam, żeby iść do Millwall, żeby rozpocząć jakby swoją przygodę z piłką na przeciętnym poziomie i chciałam właśnie się wspiąć w górę. Jako zawodniczka to w ostatnich latach stwierdziłam, że właśnie na dziewiątce najlepiej mi się gra, bo jakby moim celem jest właśnie nastrzelanie jak najwięcej bramek albo oczywiście asystowanie, żebyśmy mieli jak najwięcej bramek jako drużyna.